Cześć i chwała w każdym momencie Jezusowi, bynajmniej nie w sakramencie. Szabat szalom, szabat szalom, szabat, 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 szabat szalom. Hej! Witam was w dniu szabatu. I chciałbym powiedzieć siostrze i bratu na temat listu Hebrajczyków, 8 rozdział. List Hebrajczyków, rozdział 8, 7 werset. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukałby miejsca na drugie. I 13 werset. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Jest to również miejsce pisma Nowego Testamentu, które często, gęsto jest przytaczane w dyskusjach na temat zachowywania przykazań Bożych, zachowywania właśnie szabatu, szabat szalom, zachowywania przykazań o czystości pokarmowej. Są ludzie, którzy mówią, no i nawet ja mógłbym tak pomyśleć sobie, no uczepiłeś się tych szabatów i tej świni. No tak, uczepiłem się tego świńskiego ogona. Uczepiłem się, to prawda. Z takiego powodu, że jest to problem, jest to dylemat. Dla mnie nie ma dylematu. Po prostu Słowo Boże mówi, zachowujcie dzień szabatu. No to róbmy to. Proste. Ja się dziwię, dlaczego ktoś ma dylematy w tej materii. Piotr apostoł, nigdy nic nieczystego nie dotykało jego ust, pełen ducha apostoł, Jezusa Chrystusa, który przez Boga jest posyłany do pogan, żeby ogłosić im Ewangelię Bożą. Jeżeli on, apostoł pełen ducha świętego, który bardzo dobrze zna pisma, autor dwóch listów Nowego Testamentu, nic nieczystego jego usta nie dotykają, zgodnie ze Słowem Bożym. Jaki problem mamy, jeżeli się do Boga nawracamy, coś tam odkrywamy, czego dotąd nie wiedzieliśmy, jakąś prawdę, której nie znaliśmy, no to po prostu pokutujemy, metanoia, zmiana myślenia i zaczynamy żyć według tego, co Bóg mówi. Proste. Ale ja widzę, że to nie jest takie proste dla wszystkich, dla wielu, wielu ludzi dookoła. Więc jest temat. Możemy powiedzieć tak. Hej, łamacze szabatu i świniojady, przestańcie łamać Boże Słowo, to nie będzie problemu. Zgódźcie się z Bożym Słowem, to ja się zgodzę z wami. Koniec, kropka. Ale tak nie jest. Rzeczywistość jest taka, że po prostu są te pewne przykazania Boże, które są notorycznie przez ludzi łamane. I pytanie mi się nasuwa, ile tych przykazań Bożych należy złamać, aby zostać przez Jezusa zdyskwalifikowanym jako uczeń Jezusa. I do jakiego stopnia Bóg po prostu toleruje, akceptuje to, że my czegoś nie wiemy, a w momencie, kiedy wiedza i poznanie przychodzi, to ludzie się odsuwają od tej wiedzy i od poznania, bo nie chcą wiedzieć. W którym momencie przekraczają ten próg rebelii, świadomego odwrócenia się od tego, co mówi Słowo Boże, czyli po prostu grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Ludzie też nie rozumieją, niektórzy, co to jest grzech przeciw Duchowi. Duchu czy Słowa Bożego? Jeżeli ktoś się buntuje przeciw nauczycielowi Słowa Bożego, zaczyna grzeszyć w końcu przeciwko jasnej wykładni Pisma, którą Duch Święty przedstawić pragnie człowiekowi i chce go oczyścić. Jak człowiek nie chce się oczyścić i po prostu dalej będzie tkwił w swoich starych nawykach, to w końcu Bóg po prostu przestanie takiego człowieka napominać. I dlatego jest napisane, że Bóg zsyła na nich ostry obłęd, dlatego że nie pokochali prawdy, słowa. Nie umiłowali prawdy, która mogła ich uwolnić. Więc to miejsce pisma, wracając do Hebrajczyków 8:7 lub 8:13, nawet nie tak dawno, ze 2 miesiące temu, pewien kaznodzieja, właśnie chłopak, z którym chodziłem na ewangelizację, na uliczne nawet, miałem okazję. I potem tak jest, że młodzi, gorliwi ludzie w Bogu, oni idą na studia, tak?
czy nam na chat, czy na WBST w Radości pod Warszawą. I po pewnym czasie już ciężko się z nimi dogadać. Bo zaczynają czytać różne książki, teologiczne opracowania. Mam jedną z takich książek, wydaną przez WBST na temat świąt Boga Izraela. Jak mówiłem, po prostu herezja, od początku jest tam już heretycka jest ta książka. Imputując, że niedziela jest dniem pańskim i dorabia pewne rzeczy, których nie ma w Biblii. I potem się ciężko z takimi ludźmi już dogadać. Przyjmą jakieś fałszywe wyobrażenia i myśli. Jeżeli interpretujemy tą księgę, Pismo Święte, musimy interpretować ją po pierwsze z hebrajskiej perspektywy. Tak? Więc ja napisałem temu chłopakowi właśnie o szabacie, moim zainteresowaniu szabatem i o takim odkryciu, że historycznie niedziela nigdy nie była zachowywana przez pierwszych chrześcijan na początku. Że zostało to po prostu, chrześcijanie zostali przymuszeni przez rzymski system polityczno-religijny do zmiany szabatu na niedzielę. I dowody są oczywiste, są ewidentne, że to się stało gdzieś mniej więcej dopiero w IV wieku zostało sankcjonowane na Soborze Nicejskim. No i wtedy ten chłopak mi odpisał, że napisał mi na Skype'ie parę dni później, że właśnie w sobotę, że dzisiaj właśnie jestem w pracy, a jutro spędzę mój dzień z moim Panem Jezusem Chrystusem. To znaczy, dziś jest sobota, ja jestem w pracy, a jutro spędzę dzień z moim Panem w niedzielę, tak, z Jezusem Chrystusem. No, taki po prostu arogancka odpowiedź. Taka, wiesz, a nie dbam o to, co ty sobie tam myślisz, ja wiem swoje, nie? I podał ten fragment pisma, dokładnie to miejsce. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Czyli przedawnione jest przykazanie szabatowe. Czwarte przykazanie dekalogu jest przedawnione, tak? I zobaczcie, człowiek, który ma ze sobą studia, tak? Seminarium teologiczne, tak? Protestanckie. I nie potrafi zobaczyć, co tu jest napisane w Hebrajczykach w 8 rozdziale. A co jest napisane? Jest napisane mowa o przymierzu, o nowym przymierzu, a nie o nowym prawie. Ludzie nie łapią różnicy, że prawo to nie jest przymierze. Przymierze, sposób, w jaki człowiek wchodzi w przymierze z Bogiem. Może mieć grzechy przebaczone i być pojednany z Bogiem. Przymierze jest nowe, ale nie prawo. Tu jest napisane tak. Gdy bowiem pierwsze było bez braków, przymierze, nie szukano by miejsca na drugie, przymierze. Albowiem ganiąc ich mówi, oto idą dni, mówi Pan, i z Jeremiasza, nieznane miejsce, zawrę z domem Izraela, z domem Judy, przymierze nowe, a dokładnie przymierze odnowione, Brit Hadesha. Nie takie przymierze, jak zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu. Był problem nie z przymierzem, problem był z ludźmi, że złamali to przymierze. Przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Bóg tu nie mówi, takie jest nowe prawo. Bóg mówi o odnowieniu przymierza. Prawa moje włożę w ich umysły. Bóg nie mówi, nowe prawa włożę w ich umysły. Nie. Że tamte stare prawa, one nie będą ważne, teraz zupełnie nowe prawa im wymyślę i poślę te nowe prawa przez mojego syna i włożę w ich umysły. Nie. Jest przymierze, jest nowe, prawo jest to samo. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, te prawa. To jest to nowe przymierze. Polega na tym, że ono ma, te prawa mają sięgnąć serca, a nie tylko tablic kamiennych. Czyli to przymierze jest jakby pogłębieniem relacji z Bogiem. Poprzez to, że Jego prawa, to co jest w Jego umyśle, wchodzi do naszego umysłu i do naszych serc.
A i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego aż do największego z nich. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Co? Przymierze stare. Wprawdzie pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej, ziemską świątynię, wystawiony bowiem został przybytek, którego część przednia nazywano miejscem świętym i tak dalej, i tak dalej. Widzicie, nowe przymierze. Bóg rozdarł zasłonę w świątyni, ale nie wyrzucił dekalogu do kosza. Nowe przymierze, odnowione, Brit Hadasha, odnowione przymierze. Polega na tym, że teraz mamy nowego arcykapłana. Jest nowy sposób przychodzenia do Bożej obecności. Nowy sposób przebaczania grzechów. Ale definicja grzechów pozostaje ta sama. Jeżeli łamiesz szabat, grzeszysz. Wtedy, żeby mieć wybaczony taki grzech, musiałbyś po prostu... Musiałby kapłan złożyć za ciebie ofiarę. Ty nie mogłeś sam przyjść do Boga bezpośrednio. Musiałeś pójść do kapłana i kapłan w świątyni musiał złożyć za ciebie ofiarę. I do tego byli powołani ludzie, żeby składać ofiary. Nie mógł tak sobie każdy po prostu sobie złożyć ofiary. W tym przymierzu lewickim. Natomiast w nowym przymierzu arcykapłanem jest Jezus Chrystus. Nie jest to według służby lewickiej poczynione. I przez Niego przychodzimy do Boga. Dlatego mówi: ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przyjdzie do Ojca, jak tylko przeze mnie. On jest tym pośrednikiem, arcykapłanem naszego wyznania. I to jest zmiana. Stare przeminęło, teraz jest to odnowione, nowe. Tak? A stare uległo zanikowi, ulega zanikowi. Ale nie prawo, przymierze, a nie prawo. Więc po prostu taki argument przeciwko zachowywaniu szabatu, że jest zupełnie nietrafiony. I jeszcze dowodzi mi jednej rzeczy, taki cytat. To uznał pierwszy za przedawnione, a to, co się przedawnia, starzeje, bliskie jest zaniku. I dlatego mogę w sobotę być w pracy i tam nikt mi nic nie powie. Tak? No to dowodzi jeszcze jednej rzeczy, która też jest tu napisana w piśmie, że tutaj w tym... I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą. Dowodzi mi to, że taki człowiek, który ma ze sobą te studia teologiczne, on Boga nie zna. O, Boga, Ducha, który wprowadza we wszelką prawdę. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. A nie ci, których Duch zwiedzenia i rebelii prowadzi, są dziećmi Bożymi. Nie. Ci, których Duch, który wprowadza wszelką prawdę, prowadzi. Ci są dziećmi Bożymi. Dlaczego Duch nie wprowadza ludzi w tą prawdę, że tu jest mowa o przymierzu w 8 rozdziale Hebrajczyków, 13 werset, a nie o prawie? Prawo pozostaje to samo. Moje prawa włożę w ich umysły. Nie jakieś nowe prawa. Prawa! I Biblia nie mówi, że jakieś nowe prawa Bóg włoży w umysły i serca ludzi. Aby nie grzeszyli przeciwko, a ich grzechów nieprawości nie wspomnę więcej. Co to jest grzech? Przestępstwo prawa. Celowo i z rozmysłem pracujesz w sobotę, grzeszysz. Ile po prostu trzeba grzechów popełnić, żeby trafić do piekła? Ile grzechów trzeba celowo i rozmyślnie popełniać? Możesz być dobrym człowiekiem, przykładnym mężem, uczciwym pracownikiem, uczciwym podatnikiem, miły, sympatyczny, kochający wszystkich dookoła. Masz tylko jedną małą wadę. Kochasz modlić się do obrazów i jeździsz na pielgrzymki do Częstochowy i nawijasz na różańcu. Jesteś bałwochwalcą. Modlisz się do kogoś innego niż do Boga, tak? I wtedy co z tobą? No jesteś bałwochwalcą. Jeden grzech tylko popełnisz. Jesteś winny wszystkiego. Albo we wszystkim jest okej u ciebie, wszystko jest wspaniale, jesteś cudownym człowiekiem, jesteś człowiekiem roku w swojej miejscowości. Ludzie cię tak kochają, taki pomocny jesteś. Nie? Ale masz po prostu coś, o czym nikt nie wie. Masz romans ze swoją sąsiadką. No i co? No i co wtedy? Jesteś cudzołożnikiem. Nic ci nie pomogą te wszystkie dobre uczynki i ta cała twoja sprawiedliwość, jeżeli w tym jednym systematycznie gdzieś tam będziesz zawalał i świadomie będziesz grzeszył. No. Tak samo i tutaj. No.
I diabeł o tym wie, więc po prostu wie o tym, że Bóg jest sprawiedliwy i Bóg będzie musiał ze względu na swoją sprawiedliwość odrzucić tych, którzy świadomie, rozmyślnie grzeszą, nawet tych, którzy nieświadomie grzeszą przeciwko Jego chwale. Nie wiem, jaki będzie koniec takich ludzi. Bóg jest sprawiedliwy. Odbędzie sąd nad każdą sprawą, jawną i ukrytą. Ale z pewnością nie ma łaski i nie ma przebaczenia grzechów dla tych, którzy rozmyślnie grzeszą, otrzymawszy poznanie prawdy.